Panie trenerze, rozmawiając z zawodnikami po meczu z Odrą, wspominaliśmy spotkanie z Chorobrym, to zwycięskie 3-2 w Głogowie, ale też trzeba wrócić do tego meczu z rundy wiosennej, kiedy tutaj na Limanowskiego Raków przegrał 1-3. I teraz co? Czas na rewanż. Tak, dwa zupełnie inne spotkania i ich przebieg wynikowy, ale też postawa obu drużyn, bo w Głogowie my uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo i wygraliśmy ten mecz może nie bardzo zdecydowanie, ale zasłużenie. Natomiast u nas sytuacja była odwrotna, to Głogów był lepszym zespołem. No, na pewno my jedziemy z myślą, żeby zagrać na podobnym poziomie co rok wstecz. Trzy ostatnie spotkania tych zespołów i 13 goli kibice oglądali podczas tych meczów, także jutro kibice, którzy będą na stadionie w Głogowie, a także ci, którzy zasiądą przed telewizorami, mogą spodziewać się festiwalu bramek? No po nas myślę, że można się spodziewać bramek, bo jesteśmy taką drużyną, która te bramki zdobywa i zdobywała, odkąd tu jestem, zawsze, traciła też owszem, natomiast Chrobry ma teraz bilans w 4 spotkaniach 2-2, więc jakby ta maszynka troszeczkę się zacięła, natomiast no też dobrze bronią, bo 2 bramki w 4 spotkaniach to świadczy o tym, że są drużyną dobrze zorganizowaną w defensywie i zapowiada się wobec tego ciekawy mecz. A patrząc na ruchy transferowe w Głogowie i odejście największej gwiazdy Króla Strzelców z zeszłego sezonu z pierwszej ligi Machaja, jak pan ocenia ten potencjał ich kadrowy względem właśnie minionych rozgrywek? Stabilizacja, takie słowo mi się nasuwa, myśląc o Chrobrym, bo bardzo mało zmian, niektórzy zawodnicy od kilku sezonów tam funkcjonują, to na pewno sprzyja tej organizacji, o której powiedziałem, i budowaniu takich powtarzalnych zachowań w grze. I to widać. Natomiast nie ma co się oszukiwać. Machaj był dla tego zespołu no, wyjątkowym zawodnikiem, który dawał temu zespołowi po prostu wymierne efekty, czyli asysty, bramki. I takiego zawodnika trudno zastąpić. I myślę, że w całej pierwszej lidze, nie tylko Chrobry, miałby z tym problem. To jeszcze kończąc naszą rozmowę, dwa słowa o Rakowie, bo kolejny raz trafione zmiany, Miłosz Szczepański wszedł, świetna bramka, czyli to, co mogliśmy też przeczytać w tym tygodniu w prasie, że pożar, jeżeli chodzi o młodzieżowców, ugaszony, bo te transfery młodzieżowców właśnie się dokonały, szeroka kadra, no niestety nam wypadł Rafał Figiel. Tak, no trzeba spokoju, tak jak już mówiłem we wcześniejszych wywiadach w tym sezonie, że czas będzie pracował na naszą korzyść i tych młodych chłopaków. No, Szczepan i Radwan są z nami już w kolejnym sezonie, natomiast dalej to są młodzi zawodnicy, którzy się uczą i cieszy ta zmiana, cieszy akcja, postawa, ale przede wszystkim postawa ich jako całokształt, bo Adaś Radwański włożył mnóstwo zdrowia w to spotkanie, pracował bardzo, bardzo mocno i ambitnie, i to też trzeba docenić. Szczepan wszedł w końcówce i wykorzystał to, że przeciwnik już był zmęczony, a też efektem było działań całego zespołu, między innymi Radwańskiego.